Cześć kochani. Wybiła godzina 17. Czekam na Paulinę. Więc jak Paulina już dołączy, to zaczniemy. Kurczę, tak dawno nie robiłam live'a, że się odzwyczaiłam zupełnie. Hello everybody. I'm so sorry, but today I will speak only in Polish. Because we will talk with Paulina about health. Mam nadzieję, że macie się dobrze w tych ciężkich czasach. I mam nadzieję, że po dzisiejszym live'ie z Paulą troszeczkę, ona oczywiście jako spec, już widzę, że jest spec od zdrowia. Troszeczkę przybliży Wam tego, jak o siebie dbać. Dobra, łączę się z Pauliną. Aha, i dajcie znać, czy dobrze mnie słychać. Oczekuję już na Paulinę i zobaczymy. No dzień dobry. Cześć. Kochana. Czy nas dobrze słychać? Dajcie znać, czy dobrze nas słyszycie, czy wszystko z połączeniem jest w porządku. Mam nadzieję, że tak. Czy... Tak, do mnie jeszcze nie dochodzi, czy tak, czy nie. Dobrze, widzę, że piszą. Dobrze, a dobra. Dobrze, powiedz. Jak się masz, mamo? A, dziękuję bardzo, dobrze. Wysypiam się, dziecko mi daje spać, także myślę, że to najważniejsze. Tak jest. Słuchaj, nie wiem, czy wszyscy moi tutaj obserwujący to wspaniałe grono zna ciebie. Tak jak wiesz, mówiłam wczoraj, myślę, że to jest duże, wiesz, duże wyzwanie ciebie nie znać w czasach obecnych. Więc Chyba może po. właśnie ciebie pewnie. Powiedz pokrótce, słuchaj, zrób takie trochę może małe, wiesz, powiedzenie, czym ty się zajmujesz tak naprawdę na co dzień? Okej, więc ja jestem dietetykiem klinicznym, czyli oznacza to dokładnie tyle, że zajmuję się układaniem diet oraz generalnie zaleceń co do stylu życia w sytuacjach różnych chorób. I moje zadanie jest takie, żeby wspierać wychodzenie z tych chorób, wspierać dochodzenie do remisji, lepszego samopoczucia i tak dalej. No więc na co dzień można powiedzieć, że ogólnie zajmuję się zdrowiem, związanym głównie właśnie z dietą i stylem życia. I to jest takie moje zadanie. Także i występuję na konferencjach, i piszę artykuły, i współpracuję z wieloma firmami. No i przede wszystkim moim zadaniem jest edukować wszystkich odbiorców, żeby zdrowie wziąć w swoje ręce, a nie zostawiać je osobie X, tylko właśnie zająć się tym od A do Z, tak żeby dobrze się czuć, dobrze wyglądać. No i. Ty trochę też tak obalasz mity, prawda? O tym zdrowym stylu życia mogłabym rzec. I właśnie przybliżasz nam ze swoją wiedzą to, czym powinniśmy się tak naprawdę kierować i jakie zasady wprowadzać, prawda? No tak, tutaj generalnie, jeżeli chodzi o zdrowie, jest bardzo dużo różnych mitów i wszyscy sobie wyobrażają, że zdrowa dieta to jedzenie listka szpinaku i może jednego jabłka na co dzień, a tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby odżywiać się w zgodzie ze sobą, to co lubimy, pozwalać też sobie na słodycze jak trzeba, pozwalać sobie też na imprezy jak trzeba i alkohol, ale wszystko właśnie w ramach rozsądku i to też jest element zdrowego stylu życia. Więc między innymi takie mity obalam, ale też związane chociażby z tym, żeby nie jeść owoców po 18, co jest mitem. No wiele tego, tak naprawdę dużo tych rzeczy jest i cały czas ludzie wierzą w takie rzeczy, gdzie nie ma to żadnych podstaw, więc staram się to robić. A powiedz, no bo żyjemy w takich czasach, wiesz, dosyć trudnych z wielu względów, ale chciałabym właśnie, żebyśmy, wiesz, dzisiaj się skupiły na tym zdrowiu i żebyśmy tak trochę porozmawiały na ten temat, jak w pewnym sensie zabezpieczać swój organizm, wiesz, w tej jesiennej aurze, zaraz zimowej i wiesz, też chodzi mi głównie tutaj o suplementację, o to, jakie witaminy powinniśmy przyjmować, właśnie co. Dobra, może najpierw zacznijmy od suplementacji, wiesz, od takich głównych rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę, a potem troszeczkę przejdziemy do właśnie, wiesz, do tych owoców, do warzyw, do tego w zasadzie, Dobrze. żeby słuchać organizmu.
Oczywiście. Znaczy, jeżeli chodzi o ten okres jesieni, zimy, no to oczywiście wiąże się on z tym, że mamy w Polsce mniej słońca. W związku z tym szczególnie należy zwrócić uwagę na witaminę D3. I ja mam takie poczucie, będąc dietetykiem, że już tyle się o tym mówi i reklamy mamy, i jakieś tam całe kampanie, i ja o tym ciągle gadam, a co dostaję jakieś wyniki, to ciągle widzę te niedobory. Więc 80-90% Polaków nadal ma niedobory, a niedobory witaminy D3 powodują i szybsze chorowanie, i gorsze chorowanie, i też predyspozycje do wielu chorób, między innymi nowotworowych, ale co też prace naukowe już pokazują, jeżeli chodzi o tego naszego COVID-a, koronawirusa, też jest tu ogromne znaczenie witaminy D3. I okazuje się właśnie, że osoby, które mają wyrównane to stężenie witaminy D3, czyli takie optymalne stężenie, około 50-60 jednostek we krwi, przechodzą tego wirusa bezobjawowo albo z o wiele mniejszymi powikłaniami. Więc myślę, że warto o to szczególnie zadbać. Więc witamina D3 to w ogóle podstawa podstaw. Powiedz mi, kochana, ty bierzesz chyba, prawda? Tak, słuchaj, ja biorę codziennie, ale właśnie też tutaj a propos tego, słuchaj, ja czytałam bardzo dużo i naukowych różnych takich, jakby to powiedzieć, nie wiadomości, tylko, kurczę, tak się odzwyczajają, słuchaj, mówić do ludzi, że tak, publikacji. I wiesz co, i wiem, że zwraca się uwagę na to, żeby witaminę D3 brać razem z witaminą K2, ponieważ ona wtedy powoduje, że trafia tam, gdzie powinna, nie rozprzestrzeniać po naszym ciele, po wszystkich komórkach, tylko biorąc witaminę D3 razem z K2, trafia to tak w punkcik, że tak powiem. I jakbyś mogła powiedzieć, czy wiesz, czy to jest mit na przykład, że powinniśmy brać witaminę D3, lepiej ją na przykład brać w połączeniu z tłuszczem, który z tym olejem, który na przykład jest już razem w kapsułce, czy to jest mit, czy na przykład, nie wiem, czy wystarczy, że bierzemy ją podczas posiłku i te tłuszcze tak jakby z naszego posiłku powodują, że wchłaniamy ją do naszego organizmu? Wiesz co, jeżeli chodzi o witaminę D3, no to ona jest rozpuszczalna w tłuszczu rzeczywiście, ale wystarczy właśnie, jeżeli jemy sobie na przykład awokado, orzechy i do tego posiłku weźmiemy D3, to już jest wystarczające. Natomiast oczywiście możemy kupić zawieszoną w tłuszczu, taką w kropelkach tłuszczowych, co też jest jak najbardziej w porządku. I to wystarczy w zupełności. Nasz organizm sobie z tym tutaj poradzi, czy do posiłku, czy taką rozpuszczoną w tłuszczu, już nie musimy dodatkowo, nie wiem, popijać oliwy czy czegoś takiego, tak? Natomiast jeżeli chodzi o witaminę K2, to na ten moment publikacje naukowe nie mówią o tym, że my musimy suplementować K2 do D3, bo tak naprawdę w zdrowym organizmie my sobie te K2 jesteśmy w stanie w jelicie wyprodukować tę witaminę K2. Natomiast realia są jakie są i większość osób ma zaburzenia flory bakteryjnej, pracy jelit w ogóle, etc., etc. W związku z tym coraz więcej pisze, że rzeczywiście tą K2 warto suplementować, ale tutaj też są pewne zawsze ale, czyli na przykład osoby, które mają problemy z krzepliwością krwi, czy biorą jakieś leki na nadkrzepliwość, tak, albo na rozrzedzenie krwi. Już wtedy należy uważać na tę witaminę K2 znowu, tak? Natomiast ogólnie większość osób spokojnie może sobie D3 razem z K2, ale podstawa postaw i najważniejsza tutaj jest ta D3, nie? To jest właśnie... A powiedz w takim razie, jak dowiedzieć się, czy mamy dobry poziom witaminy D3 w naszym organizmie i tak naprawdę, czy ten nasz organizm jest zdrowy? Tutaj myślę o tej witaminie K2, o tym, co przed chwilą mówiłaś. Jakiego rodzaju badania powinniśmy wykonać, żeby wiedzieć, z czym to się je, tak? Czy wiedzieć, czy nasz organizm, ile tak naprawdę nasz organizm tej witaminy potrzebuje? I może jeszcze od razu nawiążę do tego, jaka jest taka jednostka, którą powinniśmy przyjmować codziennie, jeżeli chodzi o witaminę D3 w przypadku zdrowia zdrowego organizmu i w przypadku tego, jak ktoś ma niedobory? To jest tak. Po pierwsze powinniśmy iść do laboratorium, zrobić sobie właśnie 25-OH-D3. To jest stężenie tej witaminy D3, o którą nam chodzi. I w zależności od wyniku dostosować ilość witaminy D3 w naszej suplementacji. Czyli w przypadku bardzo dużego niedoboru, jeżeli na przykład tych jednostek wyjdzie 7, 8, tak? A mówiłam, że norma to tak optymalne to 60, więc 10 razy mniej, jeżeli wyjdzie, to i czasami się przepisuje 4-5 tysięcy jednostek na dobę,
Jeżeli mamy mniejsze niedobory typu, mamy stężenie na przykład 25, no to gdzieś między 2 a 3 tysiące tych jednostek na dobę. Natomiast tak na co dzień, przez cały rok, jeżeli mamy ładne stężenie witaminy D3, to około 1000-2000 jednostek. Dla osoby oczywiście mówię dorosłej, bo dzieci mniej ważą, więc potrzebują mniej tej witaminy D3. No właśnie chciałam zapytać o dzieci też, wiesz, bo myślę, że tutaj też może są matki, które oglądają, słuchają nas i w takim razie jaka jest taka, wiesz, forma dopuszczalna, jeżeli chodzi o dziecko? Czy to kwestia jest wagi, czy to jest kwestia wieku? Wiesz co, tak jak ja na przykład mam teraz, moja Tosia ma 3 miesiące, to tak naprawdę do pierwszego roku życia podaje się 400 jednostek, no to jest 10 razy znowu mniej niż dorosły przyjmuje. Natomiast później już zazwyczaj przelicza się to na masę ciała. Jeszcze te normy mówią, że nawet i do drugiego roku życia można te 400 jednostek podawać, a później przeliczać na masę ciała, albo też znowu zrobić dzieciaczkowi po prostu wynik z krwi i dostosować to z lekarzem. Więc tutaj sugerujemy się i wiekiem, i masą ciała tak naprawdę. Później już starsze dzieci gdzieś tam po 10 roku życia przyjmują też między 1000 a 2000, no i 15-16 lat to już w zasadzie jak dorosły, więc tutaj już nie ma problemu, nie? Bo już jest ta masa ciała wyższa. Okej, okay, a powiedz, czy to jest prawda, bo spotkałam się wielokrotnie i szczerze powiem, że ja sama to robię, może popełniam błąd, ale na przykład w przypadku tego, kiedy czuję, że mam obniżoną odporność i po prostu w kościach wręcz czuję, że mnie rozkłada, wiesz, zaczynam mieć katar, o wiele gorzej się czuję, chodzi mi o samopoczucie psychiczne i fizyczne. Przyznam ci szczerze, że czasem zdarzają się momenty, gdzie biorę więcej niż te 4000 jednostek na raz. I powiedz mi, czy to jest zdrowe i czy to jest dobra profilaktyka, ponieważ na przykład nauczona swoim doświadczeniem, ja potem następnego dnia czuję się już zdrowa. Łączę to również z witaminą C, piję dużą ilość wody i czy takie praktyki powinny być stosowane w ogóle, czy to jest dopuszczalne? Tak, generalnie jeżeli chodzi o te wyższe dawki witaminy D3 przez 1-2 dni, jeżeli właśnie nas rozkłada, to nic się nie wydarzy takiego. U większości osób, no bo znowu może być ktoś, kto ma problem z nerkami na przykład, ale ogólnie u większości osób będzie ok. A rzeczywiście, jak mamy nawet jakiś tam mniejszy niedobór, no to ta dawka troszeczkę podciąga to stężenie, dlatego zaczynamy się czuć lepiej. Więc to nie jest nic złego, pod warunkiem, że to nie będą jakieś ultra wielkie dawki i pod warunkiem, że nie będziemy robić tego bardzo długo. Jeśli to będzie kilka dni, to w porządku. Tym bardziej, że należy sobie dodać, że witamina D3, ponieważ właśnie rozpuszcza się w tłuszczu, co powiedzieliśmy, to jej stężenie się rozkłada. Czyli podając ci na przykładzie, jeżeli ty sobie raz w tygodniu weźmiesz większą dawkę witaminy D3, a później następnych 7 dni nie bierzesz tej witaminy D3, to można to tak przeliczyć, że po prostu tą dawkę niedzieli dzielimy na 7 dni, tak? Mimo że nie bierzemy jej codziennie, dlatego że ona właśnie i tak tutaj, ponieważ jest rozpuszczana w tłuszczu, to spokojnie nasz organizm sobie to równa. Inaczej jest z witaminą C, czy B kompleks, czy nie wiem, B12, B9 i tak dalej. To jest zupełnie wtedy co innego i tu rzeczywiście trzeba brać to codziennie. Ale to też jest dobra metoda, że zaczynacie rozkładać, zaczynasz brać sobie większe dawki witaminy C, bo znowu udowodniono, że w takich sytuacjach około 20% jest mniejsza szansa na to, że to się w pełni rozwinie. Więc zawsze 1/5 sobie to ryzyko obniżamy, także ja jestem za. Okej, okay. A w takim razie, skoro już wspomniałaś o witaminie C i kompleksie witamin B, to jakbyś się do tego odniosła? Czy właśnie to też są witaminy, które my powinniśmy suplementować, szczególnie w tym okresie, jeżeli chodzi o naszą szerokość geograficzną, czy jednak tutaj też uważać na witaminę B, witaminę C? Tutaj widziałam jeszcze, że jest dużo pytań dotyczących żelaza, bo często wiem, że kobiety szczególnie zmagają się z anemią, tak? Więc czy właśnie to witamina C, witamina B, jak w ogóle jest z tym żelazem, jak się możesz do tego odnieść? Po kolei idąc, to tak, jeżeli chodzi o witaminę C, tak naprawdę latem, wiosną, no teraz jeszcze jesienią, my zazwyczaj mamy te warzywa i owoce w diecie, nawet jeżeli jemy mrożone owoce i warzywa, to standardowo dla większości z nas ta witamina C stamtąd wystarcza.
Natomiast jeżeli jesteśmy osobami podatnymi na chorobę, czy mamy jakieś właśnie zaburzenia, jeżeli chodzi chociażby też o żelazo, bo witamina C jest bardzo ważna do wchłaniania tego żelaza. Czy jesteśmy osobami, które ciągle są przemęczone, albo mamy krwawiące na przykład dziąsła, to wtedy jak najbardziej witamina C może być całą jesień, zimę stosowana. Nawet mniejsza dawka, ale codziennie. Co do w ogóle witaminy C i witamin z grupy B, ponieważ właśnie są to witaminy rozpuszczalne w wodzie, to tak naprawdę nasze nerki sobie nadmiar zawsze z tym moczem gdzieś tam wyrzucą, tak? Więc to nie jest tak, że my możemy sobie jakoś bardzo tym zaszkodzić, chociaż oczywiście możemy znowu, jeżeli ktoś ma uszkodzenia wątroby, nerek i będzie brał witaminę C bardzo długo, to może dojść do jakichś problemów. Natomiast to są raczej skrajne przypadki, ale ogólnie witaminę C poleca się też sportowcom, osobom przemęczonym, czyli takie, wiesz, albo niedobór, albo większe zapotrzebowanie, jak mamy, tak? Poza tym raczej nie poleca się tego bardzo. Natomiast z witaminami z grupy B to już jest inna sytuacja, bo znowu najlepiej należałoby zrobić badania. Przynajmniej zbadać sobie witaminę B12 z krwi, która może też wprowadzić trochę nas w jakiś tam delikatny błąd, ale powiedzmy, że dla większości to będzie dobry czynnik do zbadania. Również kwas foliowy przynajmniej. No i możemy zbadać sobie jeszcze tak zwany czynnik, który się nazywa homocysteina. I wtedy jak mamy te trzy rzeczy i widzimy, że coś tam jest poza normą, tak, to zazwyczaj przyda nam się B-kompleks do suplementacji. Około 3-4 miesiące powinniśmy taki B-kompleks wtedy brać i zazwyczaj osoby, które miały zaburzenia energii, koncentracji, pamięci, odczuwają realną różnicę po dobrym B-kompleksie. Natomiast, żeby tak powiedzieć, że na przykład na jesień, zimę mamy to brać, bo tak, to też raczej bym tak nie powiedziała. Powiedziałabym, że to trochę też zależy od naszej znowu diety, właśnie od tego, co się dzieje. I na przykład osoby, które nie jedzą mięsa i ryb, powinny zwrócić na to większą uwagę. Natomiast tak poza tym, po sytuacji, kiedy mamy objawy czy też niedobory. Natomiast jeżeli chodzi o żelazo, to żelazo jest mocno kontrowersyjne, bo i niedobór żelaza powoduje różne ogromne właśnie skutki, takie jak mówisz, zmęczenie, problemy z energią, mamy wypadanie włosów, gdzieś tam problem z paznokciami, tak, tu metylowane bardziej polecam, czy też właśnie problemy w ogóle z miesiączką nawet możemy mieć. Ogromnie dużo problemów to rodzi, natomiast nadmiar żelaza też jest dla nas ogromnie zły. I nie dosyć, że zaburza nam florę bakteryjną, a od flory bakteryjnej idzie wszystko. Całe nasze zdrowie psychiczne, całe nasze zdrowie hormonalne, cała nasza odporność. To jest bardzo ważne, żeby o nią dbać. To jeszcze dodatkowo nadmiar żelaza może prowadzić do problemów z odkładaniem się żelaza, na przykład w mózgu, co może uszkadzać ten mózg. Więc to jest właśnie, to jest tak naprawdę z żelazem jest tak, że jeżeli mamy anemię, no to powinniśmy dostać na receptę żelazo od lekarza i wtedy to jest jakby pod kontrolą lekarską. Natomiast jeżeli mamy takie mniejsze niedobory żelaza, no to powiedzmy mała dawka żelaza, ale zadbać o wchłanianie, czyli i witamina C by się przydała, i laktoferyna, pewnie probiotyk i jeszcze wsparcie dietą. To wtedy jest ważne. No właśnie, ale jak się tą dietą wspierać, bo są różne szkoły, wiesz, na przykład teraz u nas w Polsce, żyjąc w takiej szerokości geograficznej, w ogóle się mówi o tym, że my powinniśmy jeść to, co rośnie w zasadzie w niedalekim zasięgu naszego miejsca zamieszkania. Teraz mamy miesiąc listopad, więc to są głównie takie u nas bardziej kapustne, tak, też rzeczy i myślę, że kiszonki, które robiliśmy po to właśnie, żeby teraz przetrwać jesień i zimę i właśnie jak ty się do tego odniesiesz, jak, co włączać w naszą dietę codzienną, żebyśmy w miarę chociażby dostarczali sobie tych wartości odżywczych, żeby właśnie poprzez tę dietę też przyswajać witaminy. Jeżeli chodzi o żelazo, to my mamy bardzo dobre źródło, buraki po prostu. Buraki rzeczywiście możemy wykorzystywać. Możemy też wykorzystywać warzywa wszystkie zielone, tak jak powiedziałaś, i kapustne, i możemy szpinak gdzieś tam brać pod uwagę, i sałaty, i jarmuż, to zawsze trochę będzie dodatkowo wspierało. Natomiast też to znowu zależy od tego, czy jemy mięso, czy nie jemy mięsa. Bo jeżeli nie jemy mięsa, no to musimy zwracać uwagę na cieciorkę, soczewicę i właśnie na wchłanianie. Czyli na przykład, jeżeli jemy sobie
posiłek bogaty w żelazo, mamy tam powiedzmy te buraki, jakieś zielone warzywa, jakieś strączki, to bardzo złym pomysłem jest popijanie takiego posiłku herbatą, kawą, branie do tego jakichś leków, branie do tego jakichś innych suplementów, na przykład z magnezem, bo to już znowu będzie zaburzało to wchłanianie, a mało kto o tym wie. Natomiast jeżeli jemy te mięsa i ryby, to spokojnie tutaj po prostu wtedy w sytuacji niedoboru żelaza idziemy w czerwone mięso. Jemy trochę więcej tego czerwonego mięsa, dbamy po prostu bardziej o to i wtedy ta sytuacja zazwyczaj się wyrównuje. Natomiast jeżeli chodzi o wchłanianie tutaj związane z taką dietą mięsną, to znowu musimy zwrócić uwagę na to, żeby odpowiednio takie mięso obrobić, czyli unikajmy mocno smażonego, pieczonego, grillowanego. Bardziej idźmy w jakieś takie lekko duszone, gotowane mięso i zadbajmy też o te warzywa w naszej diecie. I to, co wspomniałaś, trzonki bardzo wspierają wchłanianie i żelaza i właśnie różnych związków poprzez to, że są źródłem dla nas bakterii znowu, więc jak najbardziej. A słuchaj, a czy kiszonki da się przedawkować? Czy na przykład wiesz, czy, bo teraz tak się zastanawiam, przyszło mi do głowy, czy na przykład jeżeli załóżmy, jadłabym codziennie kiszonki, albo ktoś właśnie tutaj z nas obecnych, czy jest, czy nie wiem, spowoduje to jakieś za duże zakwaszenie naszego organizmu, czy to w ogóle nic takiego się nie dzieje, nie wpływa to? Mhm. Nie, można jeść codziennie, wręcz to jest polecane. Oczywiście, jeżeli ktoś źle reaguje na kiszonkę, jakąś biegunkę czy zaparcie, to prawdopodobnie coś z jelitami musi podciągnąć, ale tak, jeżeli dobrze się czujemy po kiszonkach, to jedzmy, pijmy wodę z kiszonek, na zdrowie. Słuchaj, na przykład w sytuacjach, gdzie ktoś zna swoje alergie pokarmowe i na przykład, nie wiem, ma uczulenie na gluten, na laktozę i ma na przykład stwierdzone, że nie może nic takiego jeść. Nawet wiem, że są przypadki, gdzie ludzie właśnie nie jedzą mięsa, tak? Bo albo z ideologii, albo po prostu im szkodzi. I jak, słuchaj, w takich sytuacjach wiedzieć, co tak naprawdę powinniśmy jeść? Oprócz przyjmowania, bo ja myślę, że skoro na przykład nie jemy mięsa, to właśnie powinniśmy przyjmować witaminę B, tak? Jeżeli nie jemy mięsa, to B12. Resztę jesteśmy stanie sobie tutaj z żywienia dostarczyć. B12 jest wtedy do suplementacji stałej, tak jak D3 w takiej sytuacji. Natomiast odpowiadając na swoje pytanie, jeżeli źle reagujemy na jakiś składnik, ewidentnie coś nam szkodzi, to oczywiście, tak jak wspomniane jest wykluczenie tego, tylko że to też zazwyczaj robi się na jakiś czas. Jeżeli to nie jest celiakia, czy jeżeli to nie jest jakaś silna alergia, to powinniśmy to wykluczyć na przykład na rok i później próbować delikatnie to wprowadzić i zobaczyć, jak się czujemy. Tak zazwyczaj się podchodzi do tego tematu. Poza może laktozą, bo laktoza akurat to po prostu nie mamy już tego enzymu, który rozkłada laktozę, nie? Natomiast resztę jak najbardziej powinno się wprowadzać. I tutaj w sumie widzę takie dwa rozwiązania. Albo my pójdziemy do dietetyka, który nam po prostu ustawi dietę pod te nasze rzeczy, których nie tolerujemy, żeby to było zbilansowane. Albo jeżeli nie jesteśmy w stanie do dietetyka z różnych przyczyn pójść, to musimy sami poobserwować kogoś, kto się na tym zna i po prostu samemu spróbować sobie taką dietę w miarę ułożyć. Bo bardzo częstym problemem jest to, że na przykład nie jemy właśnie glutenu, bo coś tam się źle po nim czujemy, no to rzucamy się na kukurydzę, albo rzucamy się na ryż, albo właśnie produkty wysoko przetworzone sojowe. I rzeczywiście, to nie ma glutenu, ale takie produkty kukurydziane, czy na przykład wafle ryżowe, czy jakieś tam płatki ryżowe, nie dostarczają nam za bardzo składników. Tak? Tam mamy głównie węglowodany proste, troszeczkę błonnika i właściwie to tyle. A nam zależy na tym, żeby ta nasza dieta właśnie niosła jak najwięcej wartości odżywczych. W związku z tym na przykład bardziej powinniśmy przerzucić się na kaszę gryczaną, może na amarantus, może na komosę ryżową i iść po prostu w takim kierunku. Czyli tu potrzebna jest wiedza, no po prostu wiedza i albo ją będziemy zdobywać, czego w większości przypadków no nie polecam, bo ludzie sobie robią po prostu krzywdę, nie? Albo idziemy do dietetyka i to bym polecała po prostu najbardziej. A wiesz co, czy prawda jest to, że na przykład nasz organizm odnosi się teraz do kukurydzy, o której powiedziałaś,
nie przyswajamy tak naprawdę. Czy kukurydza ma w sobie coś takiego, że my, to jest tak jakby to powiedzieć brzydko, to jest taka zapchaj żołądek rzecz, która powoduje po prostu tylko chwilowe ugaszenie naszego głodu, ale nie ma żadnych wartości właśnie odżywczych. I tak naprawdę, gdybyśmy jej nie jedli, to nic by się nie wydarzyło. Czy jednak jakieś wartości odżywcze, które. Czy jakieś wartości odżywcze posiada i cokolwiek naszemu organizmowi robi dobrze? Wiesz co, to się odnosi do tego, że jak jemy sobie taką kukurydzę, nie wiem, gotowaną albo surową, to w większości tak jak weszła, tak wychodzi. Czyli nie trafimy jej po prostu, nie? I to jakby o to chodzi. Natomiast jak już mamy produkty z kukurydzy, właśnie jakieś tam wafle kukurydziane, makaron, cokolwiek, to my oczywiście to trawimy i przyswajamy, bo już jest w takiej formie zmielonej. Natomiast no, nie niesie to jakichś większych wartości odżywczych za sobą. To nie jest jakiś niezbędny element naszej diety, choć znowu trzeba powiedzieć sobie ale, bo na przykład jak mamy sportowca, który potrzebuje 6000 kilokalorii dziennie, to dla niego takie produkty są fantastyczne, bo nie bardzo szybko sobie, wiesz, przetrawi, ma z tego duży udział węglowodanów i w ogóle genialnie. Więc dlatego w dietetyce jest tyle ale i w dietetyce jest tyle to zależy, bo naprawdę to zależy od wielu rzeczy, nie? Dobrze, a jeszcze się odniosę do kaszy. Czy kasza, tak jak mówisz, w zasadzie powinniśmy ją jeść i ona też działa oczyszczająco na nasz organizm, prawda? Że na przykład jeżeli czujemy się, wiesz, na przykład, nie wiem, zjemy gluten. Ja troszeczkę powiem o sobie, bo ja na przykład bardzo źle reaguję na gluten i nie mogę jeść tego glutenu, bo później mam tak zwaną ciążę spożywczą, ale wiadomo, że jestem, wiesz, każdy z nas jest człowiekiem i też odstępujemy od tych codziennych reguł i wręcz potrzebujemy czasem zjeść z przyjemnością. Ja wyznaję taką zasadę, że jak zjem coś z miłością, to mi to nie szkodzi. To prawda. I powiedz właśnie, jak na przykład, jeżeli nie do końca zdajemy sobie sprawę z tych naszych alergii pokarmowych, to czy jeżeli one już wystąpią i na przykład potem czujemy się gorzej, jak sobie pomóc? Bo ja wiem, ja rozumiem, że to, wiesz, trawi się jakiś czas, na pewno to nie jest tylko jeden dzień, tylko to gdzieś tam się, wiesz, te złogi w naszych jelitach są i to się odkłada przez dłuższy czas. I jak właśnie w takiej sytuacji, w takich sytuacjach oczyszczać swój organizm? Czy właśnie poprzez jedzenie kaszy, poprzez, nie wiem, picie dużej ilości wody, czy picie wody z cytryną, czy tam, nie wiem, wody z octem, która wpływa na metabolizm. Jak w ogóle się do tego odniesiesz? Czy właśnie wspomóc się suplementacją? To jest trochę pomieszanie faktów z mitami. Czyli tak. jak zjemy sobie na przykład gluten i ewidentnie mamy jakąś nietolerancję czy alergię na gluten, to nie jest tak, że my się czujemy źle później 2-3 dni przez to, że jakieś złogi czy coś zostaje, bo my tak naprawdę to strawimy, wchłoniemy i to wyjdzie sobie ze stolcem tak jak standardowo to się dzieje, chyba że mamy zaparcie po tym, no to tego. Natomiast jest prawda w tym, że dostarczyliśmy sobie alergenu do naszego krwioobiegu i ten nasz układ immunologiczny x czasu musi sobie z tym alergenem radzić, a później jeszcze jest taki reaktywny, tak nadreaktywny, nadwrażliwy, bo właśnie cały czas jakby ta reakcja jeszcze tam w jakimś stopniu zachodzi. Więc dlatego my się tak źle możemy czuć nawet 2-3 dni źle po zjedzeniu czegoś takiego, czy czasami tydzień niektóre osoby, w zależności od tego, jak nasz organizm szybko sobie poradzi z tym w krwi bardziej i nasz układ immunologiczny i tak dalej, tak? I teraz coś takiego, że kasza nas oczyści, czy jakiś w ogóle pokarm nas oczyści, to też jest naciągane, bo tak naprawdę na czym polega oczyszczenie naszego organizmu? Na tym, że my się codziennie wypróżnimy, na tym, że my zadbamy o to, żeby jeść jak najwyższej jakości jedzenie, pić czystą wodę, najlepiej oddychać świeżym powietrzem, czyli na bieżąco nasz organizm i nasza wątroba głównie metabolizuje te wszystkie toksyny, które się znajdują w naszym pożywieniu, wodzie, tam nie wiem, powietrzu. I to powoduje, że docelowo wszystko w nas, tak jak weszło, tak wychodzi, jest ok. Natomiast oczywiście my dzisiaj mamy taki problem, że no, w Warszawie powietrze jest takie jest. Woda jest jaka jest, tak? Słyszeliśmy nieraz, co się dzieje w Polsce z oczyszczaniem wody, ściekami, etc., etc. I mimo, że ta woda no, niby jest czysta, tak? Wodociągi tutaj cały czas o tym piszą, to nie wiem, po prostu różnie to może być według mnie, więc wiadomo, że
trzeba zwrócić na to uwagę. I pożywienie rzeczywiście ma coraz więcej różnych dodatków, bo też nie oszukujmy się, że coraz częściej jest walone pestycydami, różnymi chemikaliami, których nie do końca chcielibyśmy jeść. I też chociażby poprzez to my później gorzej reagujemy na gluten, na laktozę, na jakieś różne inne po prostu składniki żywienia. Więc co by należało zrobić po takim zjedzeniu? No, nie wiem, na przykład źle reagujemy na gluten, ale zjemy sobie pizzę, tak? Co należałoby zrobić? Należałoby rzeczywiście przejść na dietę lekkostrawną, której elementem są kasze, to jest super, czyli kasza jaglana, możemy sobie wtedy właśnie gdzieś tam mieć, tak? Jakieś amarantus, komosy jak najbardziej, gotowane warzywa i owoce. Pić wody więcej można, można pić sobie sok z cytryny, ale to jakoś też, tak jak powiedziałam, nie wpłynie na oczyszczanie, tylko na to, że dostarczamy chociażby sobie witamin i składników mineralnych. No i można by było wesprzeć wątrobę po prostu bardziej. Czyli na przykład pić sobie herbatę z karczochem, albo wypić sobie miętę na trawienie, albo sobie goździki possać, które też spowodują, że będziemy mieli więcej soków trawiennych. Albo... Goździki też są bardzo dobre, też jak na przykład jak cię boli gardło, prawda? Bo one mają coś takiego w sobie, gdzie niweluje w naturalny sposób właśnie te bakterie i ból. Jak najbardziej. W ogóle takie właśnie ssanie goździków to jest i dla flory bakteryjnej jamy ustnej, dla gardła świetna sprawa, więc polecałabym. I na takie ala oczyszczenie możemy wziąć sobie coś, co wspiera wątrobę w tabletkach. Cynimarol na przykład, tak, ten słynny, czy enacetylcysteina, taki związek, czyli NAC. Możemy wziąć jakieś kurkuminy. Wszystko to, co jest, co walczy z toksynami, czyli z takimi wolnymi rodnikami, które znajdują się właśnie w powietrzu, w wodzie i tak dalej, będzie tutaj świetne. Czyli mówiąc prosto, stawiamy na kolorowe jedzenie, tak? Na kolorowe, lekkie jedzenie, nawadniamy się i to powinno sobie jak najbardziej poradzić. Plus możemy, to są takie tipy właśnie, które pomagają szybciej wrócić do formy temu przewodowi pokarmowemu, wziąć probiotyk, enzymy trawienne, czy na przykład taką betainę HCL. To jest też taki suplement, który wspiera trawienie, mówiąc prosto. Dobrze, a jeszcze wracając na chwilę do tych jelit, o których wcześniej wspomniałaś i tego, że w zasadzie wszystko się od nich zaczyna i też również nasze zdrowie psychiczne. Powiedz, jak możemy w dniu codziennym pomagać tym jelitom? Oprócz, zaraz też chciałabym przejść do warzyw i owoców oraz tego jedzenia po 18, ale w jaki sposób wspomóc nasze jelita, żeby one były, właśnie zapewnić im te probiotyki, w sensie tą florę bakteryjną, żeby one dobrze funkcjonowały. W jaki sposób to zrobić? To może, to... Przepraszam cię jeszcze, może są, czy jest, występuje coś takiego w naszym organizmie, gdzie daje nam ewidentny sygnał do tego, że coś z naszymi jelitami jest bardzo mocno nie tak? No, takich objawów jest sporo. To będą i wszystkie biegunki zaparcia, i gazy, i właśnie wzdęcia. Jak też się czujemy ciężko na żołądku, no tak naprawdę my powinniśmy jeść, nasze jelita powinny to sobie przerobić bez naszych większych objawów, tak? Nie powinniśmy nic takiego czuć, czuć bólu, czy nie stracić. Więc wszelkie te elementy, które wymieniłam, jeżeli wystąpią, to jest wskazanie do tego, żeby florą bakteryjną zająć się bardziej i najczęściej tutaj powinno się zacząć od dobrania i diety, i probiotyków, tak? Czyli to są dwie rzeczy. Natomiast jeżeli, powiedzmy, chcemy zadbać tak sobie po prostu o florę bakteryjną, no to najlepszym skutecznym elementem jest właśnie dieta, która będzie zawierała spore ilości błonnika. A błonnik znajdujemy i w warzywach, i w owocach, i w orzechach, i w tych kaszach, o których już wspomniałyśmy. I to powoduje, że ten błonnik, który się tam znajduje, jest po prostu pożywką dla tych bakterii. One sobie jedzą ten błonnik i później dzięki temu wytwarzają sporo dobroczynnych substancji i te świetne, dobroczynne substancje znowu karmią jelita, karmią gdzieś bardzo ogólnie nasz mózg i to wszystko wpływa na to, że czujemy się dobrze i na jelitach, i na chociażby na psychice. Okej, czyli tak naprawdę probiotyki, witamina D3, kolorowe jedzenie i mimo wszystko, pomimo tego, jaką mamy aurę, musimy myśleć pozytywnie, bo to wszystko wpływa. To jest takie samonakręcające się koło. Tak. Są takie prace naukowe, które pokazują, że jak codziennie sobie mówimy do siebie miłe rzeczy typu jesteś piękna, jesteś fantastyczna, dzisiaj dasz radę, to rzeczywiście takie osoby rzadziej mają
myślenia z układem nerwowym, są szczęśliwsze, mają niższe stężenia kortyzolu, więc wydaje się, że takie głupotki niby, ale ogromnie, ogromnie wpływają. No właśnie tak, powinniśmy, słuchaj, wstawać i mówić tak, to będzie cudowny dzień. I to w nas przecież wszystko jest, prawda? W naszej głowie, pomimo aury różnej, nawet za oknem, wiesz, ja też często się łapię na tym, że nawet jak jest pada deszcz, to trzeba sobie powiedzieć, że to nic, to dobrze właśnie, to wszystko jest dobrze i trzeba jakoś, wiesz, mieć taki balans zachować, prawda? Że raz musi być deszcz, raz musi być słońce. Żebyśmy też mogli później się cieszyć z tego słońca, nie? Bo tak naprawdę dzięki temu to bardziej gdzieś tam zmieniamy. Jak najbardziej, zgadzam się i rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o emocje, musimy sobie pozwolić też na smutek i złość, ale mówienie do siebie, to jaki my prowadzimy dialog, to jest naprawdę podstaw. Też dla naszych jelit znowu i to jest takie błędne koło trochę później się robi. Kiedyś nawet czytałam, wiesz, że był taki eksperyment, nie wiem na ile w tym jest prawdy, sama tego nie sprawdzałam, ale postawiono dwie szklanki wody i do jednej mówiono, do drugiej nie. I ta szklanka, do której mówiono, woda cały czas była przejrzysta, a do tej, a przepraszam, do tej drugiej mówiono złe rzeczy tylko. I ta szklanka, do której mówiono złe rzeczy, ta woda zaczęła mętnieć w ogóle, więc to jest też niesamowite. Wiem, że też trzeba rozmawiać sobie z kwiatkami. Niektórzy mogliby powiedzieć, kurczę, wiesz, do wariatkowa, jeśli, wiesz, można nas wysłać, ale do tych osób, które rozmawiają z kwiatkami, oczywiście mówię to z przekąsem. Tak. Ale nie, autentycznie przecież rośliny czują i też wydaje mi się, że taki dialog z roślinami jest bardzo potrzebny. W ogóle, żeby się otaczać, wiesz, roślinami i tą dobrą energią, to jest taka podstaw dnia codziennego. Zdecydowanie, rośliny jak najbardziej. Ten też test, o którym mówiłaś, jest bardzo taki słynny, nauka go totalnie podważa. Natomiast no, ja robiłam ten test wraz z moją wspólniczką i ja myślę, że niech każdy sam zrobi i sam oceni po prostu. Natomiast naukowo absolutnie tutaj, wiesz, to jest podważone, nie? Także... To możemy zrobić w takim razie challenge, słuchaj, od dzisiaj, żeby tak. Przez parę dni nasi tutaj obserwujący zrobili challenge z wodą, do jednej mówili dobrze, do drugiej mówili same przykrości. No i za parę dni zobaczymy, co się wydarzy. Tak, to się często robi z ryżem w ogóle w środku. Natomiast to, co powiedziałaś, czyli otaczanie się właśnie i roślinami, i zwierzętami swoją drogą, też ma udowodniony pozytywny wpływ na naszą psychikę. Osoby, które mają psa czy kota, rzadziej chorują na depresję, więc tylko polecać takie rozwiązania. Rośliny, koty, psy, wszystko. Tak jest. A powiedz jeszcze proszę, bo tak, wiesz, jak najwięcej informacji chcę z ciebie wyciągnąć, nie rozgadywać się tutaj. Chciałabym się zapytać ciebie o kurkuminę. Jaki masz stosunek do tego i jak to wpływa na nasz organizm? Czy to jest prawda, że dostarczanie jej jest bardzo naszemu organizmowi potrzebne, czy właśnie ona przeciwdziała wszelakiego rodzaju infekcjom? No właśnie wychodzi, że tak. Kurkumina to jest antyoksydant, czyli ja powiem bardzo krótko, że to jest cząsteczka, która ma za zadanie zbijać w naszym organizmie złe cząsteczki, po prostu je wychwytywać i neutralizować, doprowadzać do tego, że są dla nas obojętne, mówiąc bardziej w skrócie. I kurkumina jest takim właśnie antyoksydantem, który polecany jest właściwie w każdej przypadłości chorobowej, czyli czy my mamy jakieś reumatoidalne zapalenie stawu, mamy chorobę Hashimoto, czy my mamy otyłość na przykład, która też generuje duży stan zapalny, czy mamy problem z depresją, czy mamy problem w ogóle z energią, wszędzie poleca się kurkuminę, dlatego że kurkumina, może też nie każdy wie, kurkumina to związek aktywny z kurkumy, czyli my jedząc kurkumę, dostarczamy sobie też kurkuminę, ale małe ilości, one są złe, wchłaniane, dlatego bardziej polecane są gdzieś tam w suplemencie. Natomiast rzeczywiście kurkumina hamuje ból, hamuje stan zapalny, hamuje problemy z pamięcią i koncentracją, hamuje nawet, są już prace naukowe pierwsze, że bardzo dobrze działa, jeżeli chodzi o COVID, w takim sensie, że blokuje ten wirus, tak? I też może prowadzić do tego, że mamy mniejsze objawy, bardziej łagodnie przechodzimy, więc ja w sumie kurkumina jest moją absolutną miłością, naprawdę, jeżeli chodzi o suplementy.
A czy w takim razie powinniśmy ją tak samo przyjmować w dniu codziennym jak witaminę D3, szczególnie obecnie? Raczej bym to polecała, może znowu nie każdemu, ale szczególnie tą jesienią, zimą, kiedy właśnie częściej dopada nas gdzieś tam problem, no taki ala depresyjny, tak, gorzej się czuję, to więcej bólu jakiegoś mamy związanego z tym, że się mniej ruszamy, to rzeczywiście kurkumina mogłaby się tu bardzo przydać, bo ona też tak według prac naukowych działa profilaktycznie, jeżeli chodzi o depresję, czy wspiera leczenie depresji, więc jak najbardziej. A czy powiedz mi, bo jeszcze tutaj mam, skoro już rozmawiamy o tej suplementacji tak szeroko pojętej, czy z czym nie wolno wiązać, na przykład, nie wiem, chcemy przyjmować witaminę D3, chcemy przyjmować witaminę C, chcemy przyjmować tą witaminę B, zaraz jeszcze zapytam o magnez i potas, ale powiedz mi, i załóżmy tą kurkuminę, o której przed chwilą wspomniałaś, czy żelazo, o której była mowa, czy my powinniśmy w ogóle przyjmować to podczas jedzenia, czy powinniśmy odczekać jakiś czas, czy możemy łączyć z kawą suplementację? Jaki jest tak jakby najlepszy moment, kiedy przyjmować te suplementy? Czy może na czczo, czy przed posiłkiem? Tak naprawdę każdy z tych suplementów trochę inaczej, bo na przykład żelazo bardziej poleca się na czczo wraz z witaminą C albo między posiłkami z witaminą C, czyli tak, żeby żołądek był trochę opróżniony. B-kompleks poleca się w pierwszej połowie dnia po posiłku, bo właśnie dodaje dużo energii zazwyczaj, tak nas pobudza. No i po posiłku, żeby ten żołądek znowu nie był taki pusty, bo może dochodzić do takiego jednego efektu flash, który też nie jest fajny w odczuciu dla nas. Witamina C tak naprawdę może być brana do posiłku. D3 z kurkuminą bardzo lubią tłuszcze, więc możemy na przykład, dajmy sobie, jemy obiad. W tym obiedzie właśnie znajduje się jakieś awokado czy oliwa i po obiedzie bierzemy sobie D3 z kurkuminą razem. To jak najbardziej jest ok. Ogólnie można rzec, że większość suplementów powinniśmy brać po posiłkach, ale są pewne wyjątki i są też takie rzeczy, które się nie lubią. No na przykład można by powiedzieć, że nie do końca powinniśmy łączyć chociażby magnez z wapniem, bo nie lubią się, czy selen z cynkiem, bo też nie do końca się lubią. I warto zwrócić na to uwagę, jeżeli mamy duże niedobory, je wyrównujemy właśnie poprzez suplementację, nie? A A właśnie jak z tym mogę. kawa nie, bo pytasz o Kawa w kawę, ogóle nie ma. nie pijemy. Okej. A powiedz jeszcze proszę, jak z tym magnezem i z potasem? Bo właśnie podobno mówi się, że jak się pije dużo kawy, to ona wypłukuje magnez i że ten magnez powinniśmy przyjmować. Magnez również podobno w stanach zmęczenia powinniśmy brać ze zdwojoną siłą. Jak ty się odniesiesz do tego? I też od razu proszę nawiąż do potasu. Okej, wiesz co, jeżeli chodzi o magnez i picie kawy, to jest kolejny mit. Kawa, wiemy już, że nie wypłukuje magnezu i nie powoduje żadnego odwodnienia, dlatego że gdybyśmy my pili bardzo duże ilości kawy, na przykład jestem osobą, która nie pije kawy i nagle piję sobie tam 5 filiżanek kawy, tak, przez cały dzień. To wtedy rzeczywiście jest taki lekki efekt tak zwany diuretyczny, czyli trochę szybciej ucieka woda, a z wodą magnez, no bo ja nie piłam, mój organizm nie jest przyzwyczajony, kofeina trochę tam zadziała i tak dalej. Ale jak my pijemy, a większość z nas pije kawę codziennie, te same ilości kawy, czasami może trochę więcej, czasami trochę mniej, to w ogóle nasz organizm jest tak do tego przyzwyczajony, że już nie ma mowy o tym, żeby coś tam nie wiadomo jak działało, ale właśnie tu różne prace naukowe pokazują, że tak czy siak nie powoduje takiego wypłukiwania magnezu, a wręcz dobrej jakości kawa może być źródłem magnezu. Także w ogóle zupełnie inaczej niż się potocznie do tej pory mówiło, tak? Ale jeżeli chodzi o magnez, to ja też z mojej perspektywy, jak czytam różne prace naukowe i patrzę sobie na to, jak wyglądają cykle nasze wszystkie związane z produkcją energii, przerabianiem węglowodanów, białek czy tłuszczów, to magnez potrzebny jest absolutnie wszędzie. I więc rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli jesteśmy zmęczeni, jeżeli jesteśmy przepracowani, tacy właśnie gdzieś tam mamy dołek emocjonalny, gorzej się czujemy, to warto by było też pewnie o ten magnez zadbać,
być może w suplementacji, a być może też jeszcze spróbować zjeść więcej orzechów, tak, zadbać o tę kaszę i po prostu w taki sposób sobie gdzieś tam spróbować poradzić. A jeżeli chodzi o potas, no potas też jest bardzo ciekawym oczywiście znowu elektrolitem, bo w Polsce my mamy coś takiego, taką manię jedzenia soli, czyli nie dosyć, że jemy bardzo dużo przetworzonych produktów, które sól mają, takich jak parówki, kabanosy, chleb, bułki, etc., etc., to jeszcze wszystko dosalamy z dużą ilością soli. No i tam wszędzie znajduje się oczywiście sól jest źródłem sodu, Na. A sód i potas działają troszeczkę, można powiedzieć, przeciwstawnie i jeżeli my tak dużo tego sodu dostarczamy, to zazwyczaj zaczyna brakować właśnie potasu i możemy dochodzić do tego, że będziemy mieli nadciśnienie, później oczywiście problemy z sercem, no bo to wszystko się ze sobą wiąże. W związku z tym fajnie, że zadałaś to pytanie, bo to jest taki mało popularny temat, a jednak warto mówić o tym, że o potas dbać należy i w związku z tym w Polsce tak bardzo stawia się na to, żeby jeść pomidory, koncentrat, dobrej jakości niskocukrowy ketchup, daktyle, no i nasze polskie ziemniaki. Jeżeli dobrze je będziemy też sobie podawać, nie z sosami, z jakimiś tam tłuszczami, z kwarkami, tylko normalnie ugotowane ziemniaki z nie za dużą ilością soli, to perfekto, tak, jeżeli chodzi o potas. I wtedy wszystko znowu jest nowa. Czy to jest prawda, słuchaj, że ziemniaki na ciepło bardziej tuczą przez skrobię, którą wydzielają, niż te jedzone na zimno? Że tak naprawdę, czytałam, wiesz co, kiedyś, jakiś czas długi temu już, że tak naprawdę my, żeby przyswoić te wartości z ziemniaka, powinniśmy głównie, i też żeby nie tyć, jeść je na zimno. Jest w tym znowu część prawdy. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że jak sobie ugotujemy ziemniaki i jemy je tak od razu na ciepło, to my więcej mamy tam kalorii w tych ziemniakach, dlatego że jeszcze te węglowodany, tak bardzo prosto chcę powiedzieć, te węglowodany jesteśmy w stanie przyswoić wszystkie, o tak bym powiedziała. Czyli po prostu je wchłaniamy, trawimy, to jest dla nas energia. I też wchłaniamy normalnie wszystkie wartości odżywcze, czyli tam potas właśnie, witaminy C, ziemniaki mają i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak my ziemniaki zostawimy na przykład na noc w lodówce i później sobie znowu odgrzejemy, to część tych węglowodanów w tej skrobi przemienia się w skrobię tak zwaną oporną. I skrobia oporna, nie jesteśmy w stanie jej przyswoić jako kalorii, czyli my już tego jakby nie wchłaniamy jako energia, ale właśnie ta skrobia oporna jest rewelacyjna dla naszych bakterii. To jest dla nich idealny pokarm. Więc ogólnie warto coś takiego robić, bo to świetnie działa na kondycję naszych jelit. Okej, no to widzisz, to mamy już kolejną tutaj, wiesz, kolejną pozycję do listy. Czyli słuchaj, podsumowując tak naprawdę, jeżeli chodzi o taką codzienną suplementację, szczególnie w tym okresie jesienno, zaraz zimowym, powinniśmy zwracać uwagę na witaminę D, uważać na witaminę K2, bo to nie każdy powinien ją przyjmować. Tutaj zachęcam powrócić do początku naszego live'a, żeby się dowiedzieć, co Paulina mówiła na ten temat. Witamina B12, w ogóle kompleks witamin B, żelazo, ale tak samo zobaczyć poprzez badania, czy to żelazo jest nam potrzebne i absolutnie, żeby nikt nie kupował żelaza w aptece i nie przyjmował go po prostu w tabletkach. Tak. Bardziej z posiłku. Magnez i potas, o którym przed chwilą wspomniałaś. A powiedz, co na przykład z tego witaminą A i witaminą E? Probiotyki jeszcze oczywiście, bo to wpływa na nasze jelita. Kiszonki tutaj też jak najbardziej. A powiedz, co z witaminą A i E? Bo często jest w ogóle jest taki kompleks ADEC, tak, który występuje właśnie w aptekach, który możemy kupować. I właśnie tam jest witamina A i E, o której nie mówiłyśmy. Jakie to w ogóle, wiesz, jaki ma wpływ ta witamina A na nasz organizm i właśnie co z nią, czy ją też przyjmować, czy to jest kolejna pozycja do naszej codziennej listy, czy to w ogóle zależy, wiesz, od tego, co jemy i jak wygląda nasz dzień, jak wygląda tak naprawdę nasze codzienne życie? Tak, no to będzie zależało bardzo od tego i w większości przypadków
W ogóle jeszcze nie powiedziałyśmy o jednej ważnej rzeczy, która się z tym łączy, czyli o tym, żeby przyjmować kwasy omega-3. To tak samo jak D3, podstawa postaw dla każdego, czyli D3, omega-3, ja bym tutaj 99% z nas prawie codziennie powinno to przyjmować, a reszta tych rzeczy, o których mówiłyśmy, jest właśnie zależna od wyników, tak? Więc i objawów oczywiście. Więc jeżeli chodzi o omega-3, to zazwyczaj kwasy omega-3, czy to w kapsułce, czy tran, zawierają witaminę A i E. I wtedy w takiej dawce niewielkiej, jak wiesz, bierzemy sobie D3, do tego tam bierzemy sobie tran, czy jakieś kapsułki, które zawierają te kwasy omega-3, czy też pijemy jakiś tam olej lniany na przykład i tak dalej, no to zazwyczaj tam jest dodana AIE i to wystarczy. My nie musimy już wtedy jakoś tam więcej tego suplementować, jeżeli mamy zbilansowaną dietę. Natomiast oczywiście zdarza się, że musimy brać więcej witaminy AIE i to są sytuacje na przykład, kiedy mamy bardzo suchą skórę, bardzo suche włosy, bardzo suche usta. Kiedy łamią nam się strasznie paznokcie, to też bardzo często jest tutaj taki objaw. Kiedy na przykład mamy w ogóle taką suchość ust, tak, jakiś tam śluzówek, dajmy na to. Jeszcze jakaś sytuacja myślałam, ale już teraz mi... A, na przykład kiedy mamy podniesione stężenie cholesterolu, też bardzo się przyda witamina E na przykład. Więc są oczywiście sytuacje, kiedy potrzebujemy tego więcej, ale ja w ogóle, mimo że tak dużo gadam o suplementach i jestem związana z różnymi suplementami na co dzień, to zawsze mówię, żeby podchodzić do tego ostrożnie, jednak badać, najpierw stawiać na tę dietę, a dopiero później, jak już potrzeba się suplementować, też w sposób mądry. Bo zazwyczaj, wiesz, ludzie kupują sobie 10 suplementów, bo słyszeli to na to, to na to, to na to, biorą wszystko, wszystko łączą i w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, tak? O co chodzi. Tak, bo się, wiesz, tutaj też się tak wypytuję bardzo mocno, wiesz, kiedy brać, jak, z czym łączyć, ze względu na to, że też zauważyłam wśród wielu osób, które mnie otaczają, wiesz, że nawet jak się suplementują, to nie do końca w ogóle wiedzą, jak to przyjmować, kiedy właśnie, w jakich ilościach i jak w ogóle funkcjonować i część niestety z tych suplementów, które i witamin, które przyjmujemy, w ogóle nie ma tej wchłanialności, którą powinno mieć. A powiedz jeszcze, skoro zaczęłaś mówić o kwasach omega-3-6, skąd je brać? Czy brać je właśnie w formie albo z jakiego oleju, albo czy brać je właśnie z pokarmu, czy w jakiej formie przyjmować to w codziennym życiu? Na co dzień powinniśmy na pewno starać się właśnie jeść dobrej jakości te orzechy. I jeżeli możemy sobie i lubimy, no, polecałabym i siemię lniane, i te nasiona chia chociażby. To taka, wiesz, wersja polska kontra wersja, powiedzmy, amerykańska, czyli siemię chia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, ryby. Jeżeli jemy te ryby, no to 2-3 razy w tygodniu jako źródło kwasów tych EPA-DH. Natomiast poza tym ja polecam, tak jak mówię prawie każdemu, codziennie pić sobie dobrej jakości olej lniany i pić sobie codziennie, pić albo jeść w kapsułkach sobie kwasy omega-3 EPA-DH. Dlatego, że olej lniany, siemię lniane dostarcza nam takich roślinnych omega-3, a ryby właśnie, owoce morza dostarczają nam tych EPA-DH, tak? Czyli tych zwierzęcych omega-3. I to wszystko razem powoduje, że lepiej nam się myśli, mamy wyższą koncentrację, rzadziej chorujemy, nasz układ odpornościowy sobie lepiej radzi i generalnie żyje nam się po prostu lepiej. Mhm. A czy to, wiesz, nawiążę do kobiet troszeczkę, czy na przykład kobiety w ciąży, czy to, o czym wszystkim, czy to wszystko, co mówiłaś do tej pory, je również obowiązuje, czy to jest kompletnie, oczywiście w konsultacji z lekarzem, to dla mnie jest oczywiste, ale czy mimo wszystko mogą przyjmować te suplementy, albo czy jest jakiś suplement właśnie, to nie wiem, na przykład witamina D3, którą powinny profilaktycznie mimo wszystko brać? W ciąży my musimy wręcz dbać o witaminę D3, dbać o kwasy omega-3. Tu były badania, słuchaj, właśnie chociażby jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, że kobiety, które miały niższe stężenia witaminy D3, rodziły dzieci, które w późniejszym czasie miały częściej alergię. Tak? Czyli to, jak my w ciąży, jak wyglądał nasz status witaminowy w ciąży, przekłada się na późne zdrowie dziecka, też na cały rozwój dziecka, jak się okazuje, bo to i na mózg ma wpływ i tak dalej. Więc w ciąży to w ogóle nie ma o czym mówić. I omega-3, i D3. Bardzo ważny jest tutaj kwas fojowy, ja polecam w formie znowu takiej zwanej zmetylowanej. No też bardzo często polecam się tutaj
tutaj jod, żelazo właśnie, bo kobiety w ciąży potrzebują tego żelaza znacznie więcej i tutaj dieta już najczęściej nie wystarcza. Więc to w ogóle taka postawa postaw, ale coraz więcej pisze się o tym, że w pracach naukowych, że probiotyki brane w ciąży też mogą mieć duże przełożenie na i cukrzycę ciążową, i późniejszą zdrowie dziecka. Więc ja bardzo często polecam skonsultować z lekarzem, czy na przykład probiotyki w ciąży to niedobry pomysł, tak, dla kobiety. Więc no dużo tego jest, to jest troszeczkę inaczej niż poza ciążą, bo jednak w ciąży musimy uważać na zioła, na niektóre herbaty i tak dalej, ale ogólnie wtedy kobieta szczególnie powinna dbać o suplementację, nie ma w ogóle... W ogóle wiem, że też ogląda nas, wiesz, bo ja zadaję te wszystkie pytania, starając się czytać mimo wszystko, co tutaj piszą do nas nasi obserwatorzy. I chcę Wam powiedzieć, że Paulina jako obecna mama w ogóle też ma dużo zapisanych relacji u siebie i odpowiedzi na pytania, jak wejdziecie na jej profil, dotyczący w zasadzie wszystkiego, o czym rozmawiamy, także jeżeli będziecie chcieli, bo wiem, że nasz live zniknie po 24 godzinach, także jak będziecie chcieli... Wiesz, jest teraz taka opcja. Aha, mogę teraz, mogę, że jest na cały czas, tak? Widzisz, już tak wypadłam z obiegu, że nawet nie wiem, że coś takiego funkcjonuje. Tak. Ale w każdym razie odsyłam was na profil Pauliny, ponieważ tam bardzo dużo jest informacji przydatnych i zdecydowanie tutaj cię polecam, żeby zaobserwować ciebie, bo Paulina jest kopalnią wiedzy, mówię to zupełnie szczerze i serduszka, że tak się dzieje i naprawdę jest osobą bardzo rzetelną w tym, co robi, także... Jeżeli na pewno jest, słuchajcie, mnóstwo tematów, których nie jesteśmy w stanie poruszyć przez godzinę tego live'a, ale tutaj autentycznie odsyłam was na profil Pauliny. Zresztą codziennie Paula wstawia różne nowinki, także obserwujcie ją codziennie. Słuchaj, mam jeszcze takie pytanie, bo my jesteśmy kobietami i co powiesz na przykład, bo wiem, że często kobiety mają problemy z miesiączkami, w ogóle z bólami okropnymi podczas miesiączek i czy jest jakiś, tak, bo tak mocno przeskakuje, ale czy jest w ogóle, wiesz, jakiś coś takiego, z czym można sobie radzić? Ja w ogóle ostatnio moja znajoma polecała, żeby gryźć ziele angielskie, słuchaj, 10 ziarenek ziela angielskiego gryźć i wiadomo, że wszystkie składniki odżywcze przyswajamy poprzez naszą tutaj, wiesz, jamę, przez nasze usta i tutaj wszystko się już, tutaj ten proces się zaczyna i powiem Ci, że sprawdziłam i to działa, ale żeby naprawdę autentycznie gryźć ziele angielskie, mimo że to jest obrzydliwe, ale działa, ale czy są inne metody zdrowe, które pomogą nam w tych dniach gorszych w naszym życiu pomóc przetrwać. Wiesz co, jeżeli chodzi o to ziele angielskie, my w jamie ustnej wchłaniamy cukier, to jest prawda, więc ziele angielskie raczej nie jest jakimś tam źródłem węglowodanów, ale ma wiele różnych olejków eterycznych i wydaje mi się, że te olejki poprzez właśnie wpływ, bo one są wchłaniane akurat w późniejszym odcinku układu pokarmowego, ale wydaje mi się, że to może wpływać przeciwzapalnie, więc pewnie poprzez taki proces to się dzieje, a przegryzanie tutaj powoduje, że my jesteśmy jakby więcej w stanie po prostu tego przyswoić, więc to by się zgadzało. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie rzeczy, które pomagają w miesiączce, no to tutaj prace naukowe pokazują, takiej bolesnej, że właśnie magnez bardzo jest potrzebny, witamina D3, o której już tyle mówiłyśmy, ale również te kwasy omega-3, czyli znowu i ten olej lniany, i te EPA-DH, i tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem jest też olej z wiesiołka. Olej z wiesiołka, który no, rewelacyjnie sobie radzi właśnie z takimi rzeczami. Tylko część osób myśli, że to wystarczy tak, nie, 2 dni popić i wystarczy, a chodzi o to, żeby właśnie mieć tę regularność, tak, miesiącami to pić, natomiast z moich różnych opinii, które ja dostaję od obserwatorów, to właśnie picie miesiąc, dwa już nawet tych olejów plus ta suplementacja podstawowa pomaga, że te bóle są, że nie ma tych bóli, tak? Drogie panie, mam nadzieję, że wasza ciekawość została tutaj zaspokojona i
Wiesz co, tak się zastanawiam o co jeszcze, szczerze powiedziawszy, zapytać z takich najważniejszych rzeczy dnia codziennego, szczególnie w tym okresie, w którym się znajdujemy, wiesz, tego. Aha, wiem. Ostatnio przyznam ci, że ja osobiście zaczęłam przyjmować olejek z oregano. Dwie, trzy kropelki na 1/3 szklankę wody i zaczęłam zauważyć, że autentycznie po nim wzmacnia się moja odporność. I jak się odniesiesz do tego? Czy właśnie warto? Wiem, że też na przykład jak ktoś nie posiada olejku, może łyżeczkę, to jest tak jak zrobić sobie napar po prostu, zalać wrzątkiem i wypić go po ostudzeniu. Nie jest to zbyt przyjemne, jednakże działa. Tak, napar między, jakby jest duża różnica między naparem a olejkiem, bo olejek jest znacznie silniejszy. Taki napar, ja w ogóle polecam bardzo pić różne napary z różnych sobie ziółek, tak, bo tam napary, no, nie wie, uwalnia się część tych substancji, ale nie na tyle, żeby nam zaszkodzić, a jednak działa prozdrowotnie, więc jak najbardziej tak. Natomiast olejek z oregano, on działa jak taki naturalny antybiotyk, można powiedzieć, czyli zabija, tak, zabija te złe bakterie, zabija właśnie gdzieś tam wirusy, etc., etc. Natomiast trzeba też wiedzieć o tym, że olejek z oregano działa również szkodząco na naszą, no bo on nie patrzy, jakby nie jest w stanie, tak, nasz organizm ani ten olejek sobie wybrać złe czy dobre, on po prostu działa jak antybiotyk, czyli zabija trochę wszystko. Więc trzeba pamiętać o tym, że używając takiego olejku, my musimy to robić jakby takimi trochę etapami, na zasadzie, że pobiorę sobie 2 tygodnie, okej, okay, i później na przykład 2-3 miesiące nie biorę, żeby właśnie ta flora miała szansę się ładnie odbudowywać i regenerować. Bo jednak nadmiar tych wszelkich antybiotyków, czy to takich, wiesz, syntetycznych, czy to takich ala naturalnych, nie będzie dla nas dobry, tak? Więc wszystko z głową i rozsądkiem, ale jak najbardziej takie naturalne pomocniczy mogą nam pomóc. Naturalni pomocnicy. Tak. Tak jest. Słuchaj, wiem, że była godzina 18, więc zaraz nas to rozłączy. Chciałam Ci bardzo serdecznie podziękować za Twój ogrom wiedzy i zebranie tego wszystkiego w pigułkę. Także słuchajcie, zapisuję live'a jak najbardziej. Myślę, że to nie jest nasz pierwszy i nie ostatni live, także jeżeli słuchajcie, macie jakieś pytania i chcielibyście o coś zapytać, to oczywiście odsyłam Was na profil Pauli, a my myślę, że zobaczymy się za jakiś czas ponownie i zrobię wtedy ankietę, wiecie, żebyście zadali pytania i wybiorę te, których jeszcze nie było i może poruszymy jakiś temat głębiej. No i dziękujemy Wam, dziękuję Tobie, Paula, bardzo serdecznie. Bardzo, i do następnego razu. No, miłego wieczorku, dziękuję. Tam będziesz miała opcję zapisz IGTV, tak? To się zapisuje w IGTV w razie co. Dobrze, dziękuję.